Poniedziałek rano w mieszkaniu na jednym z osiedli w Sieradzu znaleziono zwłoki 49-letniego mężczyzny. To ofiara pobicia. Czterech podejrzanych o to przestępstwo zatrzymała sieradzka policja. Trwa intensywne śledztwo prokuratury i policji, które powinno niebawem wyjaśnić, jaki był przebieg zdarzenia, jakie były motywy sprawców oraz to, czy zatrzymani mężczyźni w wieku od 19 do 20 lat dostaną zarzuty pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Trwa analiza okoliczności, w jakich doszło do śmierci 49-letniego mieszkańca Sieradza, którego zwłoki w dniu wczorajszym ujawniono na terenie jednego z mieszkań. Zwłoki nosiły ślady pobicia, dlatego też wszystkie elementy są analizowane i na bieżąco trwają czynności procesowe w tej sprawie. Między innymi sekcja zwłok denata oraz dalsze przesłuchania zatrzymanych. Zostało zatrzymanych na chwilę obecną Cztery osoby, z którymi funkcjonariusze policji wykonują czynności. Natomiast prokurator zaplanował z ich udziałem czynności, by móc określić zakres zarzutów, jak i ewentualne środki zapobiegawcze, które będą stosowane. Jeszcze w tym tygodniu sąd zdecyduje, czy będzie to areszt tymczasowy, czy inne środki zapobiegawcze. Za pobicie ze skutkiem śmiertelnym grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.